I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Przemów do synów Izraelskich tymi słowy. Jeżeli ktoś nieświadomie zgrzeszy przeciwko jakiemukolwiek z przykazań Pańskich i popełni to, czego nie wolno, a więc wykroczy przeciwko jednemu z nich, jeżeli zgrzeszy namaszczony kapłan i obciąży winą lud, to złoży Panu za swój grzech, który popełnił, młodego cielca bez skazy, jako ofiarę za grzech. Przywiedzie tego cielca do wejścia do namiotu zgromadzenia przed Pana, położy swoją rękę na głowie cielca i zarżnie go przed Panem. A jeżeli zechce przyprowadzić owieczkę na swoją ofiarę za grzech, to niech przyprowadzi owieczkę bez skazy. Położy swoją rękę na głowie ofiary za grzech i zarżnie ją na ofiarę za grzech, na miejscu, gdzie się zażyna ofiary całopaleń. A jeżeli cały zbór izraelski zgrzeszy nieświadomie i sprawa ta będzie zakryta przed oczami zgromadzenia i tak przekroczą jedno z przykazań Pańskich, czyniąc to, czego nie powinni czynić i ściągną na siebie winę, a potem wyjdzie na jaw ten grzech, który popełnili, wtedy zgromadzenie złoży cielca na ofiarę za grzech. Przywiodą go przed namiot zgromadzenia. Albo jeżeli kto dotknie się nieczystości ludzkiej czy jakiejkolwiek nieczystości, przez którą staje się nieczystym, a sam nie wiedząc o tym, ale potem się dowie o tym, że ściągnął na siebie winę, niech wyzna to, przez co zgrzeszył. I niech przyniesie za swoje przewinienie, które popełnił, jako pokutną ofiarę dla Pana, samicę z trzody, owcę albo kozę na ofiarę za grzech. I kapłan dokona oczyszczenia go z jego grzechu. Jeżeli zaś nie stać go na owcę, niech przyniesie dla Pana jako swoją pokutną ofiarę za grzech, który popełnił, dwie synagorlice albo dwa gołąbki. Jedno na ofiarę za grzech, drugie na ofiarę całopalną. Witam pastora serdecznie w naszym studio. Witam. Podczas dzisiejszego spotkania spróbujemy zastanowić się nad kwestią ofiarnictwa świątynnego u Izraelitów w czasach Starego Testamentu. Składanie ofiar ze zwierząt w celu przebłagania bogów, zadośćuczynienia za popełnione grzechy, a także będących formą wdzięczności za otrzymywane od bóstw błogosławieństwa, znane jest w większości kultur starożytnych. W żadnym innym jednak narodzie i w żadnej religii zabijanie zwierząt dla celów kultu religijnego nie zostało tak mocno uprawomocnione i dokonywane na taką skalę jak w judaizmie. Tego wymagał Bóg Jahwe. Na przestrzeni historii z rąk ludzi powoływanych przez Boga poniosło śmierć miliony zwierząt składanych właśnie w ofiarach zadośćuczynnych, pojednawczych, dziękczynnych, przebłagalnych, oczyszczenia i poświęcenia. A Panu Bogu, jak czytamy, szczególnie miła była woń palonego zwierzęcia. To prawda, że system ofiarniczy w Starym Testamencie zasadzał się na krwawych ofiarach, aczkolwiek nie tylko. Były tam ofiary z mąki, z oliwy, z produktów spożywczych, ale te, które związane były z zadośćuczynieniem za grzech, związane były z ofiarą krwawą. No to wyróżniało bardzo naród izraelski od pozostałych narodów. Mam na myśli skalę zjawiska. Z pewnością, chociaż uważam, że akcentujemy ilość, zapominamy o jakości. Kultury starożytne cechowało również składanie ofiar z ludzi, gdy w Starym Testamencie nie ma najmniejszej wzmianki o tym, aby Bóg akceptował tego typu ofiary. Stąd uważam, że system religijny, system ofiarniczy spełniał swoje zadanie i nie doprowadzał do wynaturzeń, ludzkiej naturze. Czemu miało służyć składanie ofiar? Zadowolenie Boga? Woń palonego zwierzęcia szczególnie podobała się Bogu. Ofiara miała swoją symboliczną wymowę. Osoba, która popełniła grzech, musiała sobie uświadomić, że ten grzech nie jest obojętny wobec
systemu sprawiedliwości, jaki funkcjonuje w nieskalnym, bezgrzesznym świecie. Musiała sobie uzmysłowić, że zapłatą za grzech jest śmierć. I również miała tą świadomość i tą nadzieję, że niegdyś przyjdzie Zbawiciel, Mesjasz, który odda swoje życie za grzesznego człowieka. I ten system ofiarniczy miał wyraźnie uzmysławiać to. Dlaczego Bóg musiał wprowadzić taki system? Już Adam z Ewą składali ofiary. Już czytamy o tym, że zostali przez Boga ubrani w skóry, prawda? Już Kain i Abel składali ofiary, ich dzieci. Dlaczego tak się stało? Zwierzęta te były składane w ofierze tylko i wyłącznie ze względu na człowieka. Dlatego, że wyrażenie takiej nadziei, takiej abstrakcyjnej myśli, że kiedyś przyjdzie Mesjasz i was zbawi, przeleje krew swoją za was, nie zmieniało nic w ludzkiej mentalności. Bóg wiedział, że grzech doprowadzi do zwyrodnienia. Że grzech doprowadzi szczególnie do wielkich zaburzeń w sferze emocjonalnej. I system ofiarniczy miał służyć uwrażliwieniu ludzi. Specjalnie Bóg wybrał owieczki, które były przez ten lud pasterski, izraelski, ukochane. Była wielka więź między człowiekiem, a właśnie tym barankiem. I grzesznik własnoręcznie zabijał to zwierzę. I grzesznik widział agonię tego zwierzaka. W Piśmie Świętym czytamy już w Księgach Mojżeszowych o tym, że grzesznik składał ręce nad ofiarą, że wyznawał popełniony grzech, następnie dokonywał własnoręcznie zarżnięcia tego baranka. Być może, że we wcześniejszym okresie baranek był składany przez grzesznika na ołtarzu, następnie podpalany, spalany był ten baranek. A także inne zwierzęta. A także inne zwierzęta, ale modelowym takim zwierzakiem to był baranek. Składano i kozy, składano i woły, składano ptaki i uboższa część społeczeństwa właśnie gołębie, orbelki składała, prawda, w ofierze. W niektórych przypadkach składano mąkę, ale Bóg usiłował uwrażliwić człowieka. Bóg starał się związać silnymi więzami świadomości, że grzech to jest śmierć, to jest ból, że grzech to jest przelew krwi, że krew to jest agonia ofiary. Wyobrażam sobie, że to w jakiś sposób powstrzymywało też przed grzechem. I to, co grzesznik miał do wykonania, to on już spełniał. Jego grzechy w tym układzie były mu przebaczone. Proszę powiedzieć, skoro jakiś Izraelita po popełnieniu jakiegoś wykroczenia, grzechu, w wyniku wyrzutów sumienia szczerze żałował za swój czyn, pragnął go naprawić, a także więcej nie popełniać, czy to pastora zdaniem zbyt mało, aby mu przebaczyć, aby Bóg pojednał się z nim? Po co tu jeszcze zabijać niewinne zwierzę, które, jak wiemy, także odczuwa ból, potrafi się przywiązywać, czuć, okazywać wdzięczność? Wyobrażam sobie, że może istnieć taki syndrom Kaina. Może istnieć niewiara w to, czy rzeczywiście Pan Bóg mi przebaczy. Powstaje pytanie, na ile złożona ofiara uprawdopodobniała tą Bożą obietnicę. Ale był to cały rytuał związany z przysięgą Bożą, że z niewiasty narodzi się potomek, który będzie Mesjaszem, będzie Zbawicielem. Myślę, że same takie stwierdzenia w sferze abstrakcji, że te słowa abstrakcyjne nie miałyby takiej mocy przekonania o straszności grzechu, rzeczywistości grzechu i o wielkiej miłości Bożej. Tak? Czyli powtórzę może jeszcze inaczej to.
Gdy ja na przykład wyrządziłem komuś krzywdę, widzę, że zrobiłem źle. Widzę, jak ta osoba cierpi z mego powodu, że w końcu zaczyna mnie to samego boleć. Proszę ją o przebaczenie i pragnę także wynagrodzić jej ową krzywdę. I gdy ona w końcu grzech mój przebacza, to wymagania bym ja teraz, gdy już się pojednaliśmy, jeszcze miał własnoręcznie zabić niewinne zwierzę za właśnie ten grzech już wybaczony, to przyznam pastorze, że jest to okrutne i trochę absurdalne. Czy Bóg bez przelania krwi nie potrafi przebaczyć człowiekowi, tak jak człowiek potrafi przebaczyć drugiemu człowiekowi? No rozważmy tą kwestię w takim właśnie ujęciu, w takim aspekcie. Grzeszący człowiek musiał sobie uświadomić, że grzech to nie tylko jego prywatna sprawa pomiędzy nim a bliźnim, ale grzech ma wymiar taki kosmiczny, że istnieje Stwórca, który jest gwarantem sprawiedliwości. I wykroczenie człowieka przeciw człowiekowi ma również ten aspekt wykroczenia przeciwko prawom Stwórcy, tym prawom, które obowiązują we wszechświecie, tym prawom moralnym. I dlatego to pojednanie zyskiwało na doniosłości. Człowiek uzmysławiał sobie, że musi nastąpić jego pojednanie z Bogiem. A pojednanie z Bogiem opierało się na dwóch prostych kwestiach. Pierwsze prawo, które Bóg nigdy nie odwołał. Kto grzeszy, to umiera. I druga kwestia. Bóg zgodził się na zastępczą ofiarę. Co oznacza, że Bóg wyraził zgodę. Bóg Ojciec wyraził zgodę na to, aby Jezus Chrystus, który jest Stwórcą, bo stwarzał świat razem z Bogiem, że odda swoje życie za ludzkie grzechy, w zastępstwie. Bóg chce pokazać, że przestępstwo moralne jest czymś tak wielkim, tak strasznym, tak burzy harmonię w świecie istot bezgrzesznych, że przebaczenie może być tylko zachowaniem tej pierwszej formuły, że kara za grzech jest śmierć. Ale co więcej, jeżeli człowiek sobie to dokładnie uzmysłowi, to ma przed sobą właśnie znowu te dwie cechy. Sprawiedliwość Bożą i miłosierdzie Boże. I następuje jakaś odraza do grzechu, a z drugiej strony szacunek dla Boga, dla Jego niezmiennych praw, ale też podziw dla Jego miłości. My jako ludzie nie zrozumiemy Boga. Jest zarozumialstwem tłumaczenie tak pewne, tak jakbyśmy byli w naturze Bożej, mówienie kategorycznie o tych sprawach. Ja zastanawiałem się na przykład, jakim prawem istnieje coś takiego jak ofiara zastępcza. Czy jest gdzieś uprawomocnienie takiej wersji zdarzeń? Ale wiem, i to jest zgodne z poczuciem mojej sprawiedliwości, że jeżeli moje dziecko uczyni coś złego, to ja płacę za niego rachunki. Dotąd, dokąd ono jest niepełnoletnie, prawda? Dokąd nie ma jakiejś biegłości takiej intelektualnej, że odpowiada w pełni za swoje czyny. I w moim życiu zdarzyła się taka historia. Jedno z moich dzieci odezwało się bardzo nietaktownie w stosunku do nauczycielki i nauczycielka w ogóle nie prowadziła rozmowy z moim dzieckiem, tylko wezwała mnie. Ja musiałem przed całą klasą przeprosić nauczycielkę, wręczając jej kwiaty i wyrazić żal, że coś takiego zaistniało. Ja, jako ojciec, mam prawo do wyrównywania rachunków moich dzieci. I Jezus Chrystus jako mój Stwórca ma moralne prawo wobec Boga Ojca wyrównywać rachunki za ludzi. Jest to też wielka łaska i dobroć Boża, że Bóg zgodził się na coś takiego. Ale to Bóg rozwiązał przed powołaniem istot rozumnych w teoretycznych rozważaniach kwestie grzechu i znalazł takie rozwiązanie i takie wyjście. Co więcej, gdy istoty stworzone zobaczą, że Jezusa Chrystusa ofiara była bezmierna, a także rezygnacja z
piękna boskości, a przeobleczenie ludzkiego ciała. To człowiek się zadziwia nad Bożą miłością, a równocześnie nad Bożą konsekwencją, niechęcią Boga do grzechu. I coś z tej natury powinno w nas pozostać, utrwalić. Czy zabijanie zwierząt było koniecznością? Bez tego nie można było się obejść? Izraelici w pewnym okresie czasu zagubili pełne zrozumienie znaczenia ofiary. Ale gdy czytam w takiej pięknej książce Patriarchowie i Prorocy, jak zareagował Adam, gdy dokonywał pierwszej ofiary, to uzmysławiam sobie, że chociaż to był straszny obrzęd, to on tworzył nadzieję, urealniał ten Boży plan. Więc czyn ofiarowania tego niewinnego zwierzęcia, niewinnego. Ja widziałem, jak umiera baranek. Ja widziałem. Widziałem, jak łzy spływały z jego oczu. I to jest naprawdę wstrząsający widok. I to wszystko miało rozbudzić emocjonalną stronę człowieka, niechęci do grzechu, uświadomić miłość Bożą, zaszczepić wiarę, zaszczepić pewność, że ten cały ceremoniał od wieków prowadzony, nadany przez Boga, ma sens i swój finał w ofierze Chrystusa. Tak, apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale mówi, że składane przez człowieka ofiary nie były w stanie poprawić człowieka, ani go przywieźć do doskonałości, a także Bogu one były niepotrzebne, o czym często prorocy mówią. Czyli mówiąc inaczej, penitent nie przestawał mniej grzeszyć. Ofiara nie zmieniała jego złych skłonności w dobre, prawda? To prawda, że ofiary składane nie czyniły człowieka doskonałym przed obliczem Bożym. To prawda, że ofiary też nie przemieniały tak człowieka, aby czynić go doskonałym. Ale nie możemy nie doceniać znaczenia ofiar w tym aspekcie tych przeobrażeń emocjonalnych, wzbudzania wiary. Paweł po prostu stwierdza, że krew zwierząt nie wyrównywała tych rachunków, kara za grzech jest śmierć. Że mógł to uczynić tylko Jezus Chrystus, ale nie oznacza to, że system wprowadzony przez Boga był chybiony. On spełniał swoje zadania emocjonalne. Uświadamiał grzech, uświadamiał śmierć przyszłego Mesjasza. Więc apostoł Paweł ujął tylko jeden aspekt zagadnienia, ale nie zaprzeczył wartości tych innych, które niosła z sobą służba ta ofiarnicza. Stąd to nie jest zaprzeczenie sensu ofiar. Apostoł Paweł powiedział, że bez ofiary Jezusa Chrystusa składanie ofiar niczego by nie zmieniło w relacji Bóg-człowiek. To Chrystus wziął na siebie jak gdyby życiorysy nas wszystkich. Do Jego akt personalnych zostały podpięte nasze życiorysy i otrzymał karę tak, jak gdyby on popełnił grzechy wszystkich ludzi. I stąd w tym aspekcie ofiara ta była skuteczna. Czytamy o tym, jak Abraham przeżywał ofiarę swojego syna, gdy miał ją właśnie złożyć. Jak później uświadomił sobie, że ten baranek jest zastępczą ofiarą i nie jeden Izraelita, szczególnie pierwszy raz dokonując tego rytualnego odebrania życia w świątyni, przychodził do domu z natłokiem myśli i zastanawiał się, jaki to ma sens. Uczestniczył w czymś, co go poruszyło, a tak naprawdę nasze zainteresowania tylko rozbudzają emocje. I jeżeli on przeżył takie wielkie poruszenie sumienia, to on zaczął zastanawiać się i zgłębiać prawdę Bożą o odkupieniu, o grzechu, o ofierze, o sprawiedliwości Bożej. I w tym znaczeniu ofiara z całą pewnością zamysł Boży spełniła. Bóg nie życzył sobie, aby
wykonywano mechanicznie tego i zminimalizowano problem grzechu. Dla Boga nie było łatwą kwestią wydać takie właśnie polecenie, ale zbawienie człowieka wymagało tego. Bóg w swojej mądrości wybrał ten jako optymalny, najbardziej skuteczny jako fakt oddziaływujący w przemożny sposób na psychikę człowieka. Ale obok ofiar obowiązkowych istniały jeszcze ofiary dziękczynne, składane na przykład za wyzdrowienie z jakiejś choroby, za doświadczane różne powodzenia w życiu jednostek, w życiu narodu. Czy to już nie jakiś absurd, aby wyrażać swoją wdzięczność Bogu, zabijając zwierzę? Ale z pewnością niosła symbolikę, która nawiązywała do ofiary Jezusa Chrystusa. Oprócz ofiar za grzech istniały tak zwane ofiary całopalne i wtedy również składano zwierzęta. I każdy na pewno w swojej kontemplacji interpretował i przeżywał to w swoisty sposób. Ale wyobrażam sobie, że jeżeli mocno idea Zbawiciela była utrwalona, to człowiek, składając to zwierzę, wyrażał myśl, umowną myśl: Boże, jak Ty się cały poświęciłeś dla mnie, tak ja cały chcę się poświęcić dla Ciebie. I znowu w tą symbolikę wkracza właśnie ofiara. Ofiara, która jest krwawa, bo i to poświęcenie Boże jest krwawe. To odwoływało się od razu do tych kwestii najistotniejszych, które były centralne w całym tym obrządku starotestamentowym. Ta prawda o Mesjaszu miała nie zaginąć, miała ona być głęboko utrwalona. Fakt wyrażania radości poprzez zabijanie zwierząt, no jest trudno etycznie do zaakceptowania. Bóg miał najwyższy cel, jakim było ratowanie człowieka. Bóg poświęcił swoją miłość. Bóg poświęcił swoją rozpacz, swój ból, swoje cierpienie. I dając siebie taką ofiarę, miał prawo ilustrować ją ofiarą tych cierpiących zwierząt, żeby osiągnąć jakieś przeobrażenia w świadomości, w mentalności, w uczuciach człowieka. Ja przyznam się, że z jednej strony rozumiem wymowę stawianych pytań, ale z drugiej strony taka jest paradoksalna kwestia, że człowiek, właśnie człowiek, zrobił największe spustoszenie wśród zwierząt. Proszę zauważyć, że składane ofiary nie wyniszczyły gatunku, nie zrobiły spustoszenia w przyrodzie. A my podnosimy właśnie tą kwestię. Nie mogę się powstrzymać od przedstawienia właśnie tej takiej jednostronnej, jednokierunkowej opcji. Tak jak gdyby niedostrzeganie tego, że człowiek nie ma moralnego prawa robienia Bogu wyrzutów, że On kazał zwierzątka zabijać. Bo przynajmniej był jakiś wielki cel. Celem tym jest właśnie zbawienie tegoż człowieka. Ale mam przed sobą taką książkę Henryka Sandnera i ten przedstawia likwidację gatunków, które nastąpiło właśnie wskutek działania człowieka. Ale żeby istniał jakiś zamysł, jakaś racja wyższa dokonania tego, to ja bym zrozumiał. Tutaj czytam o tym, że nieraz łapie się całe gromady ptaków, które są umęczone, lecąc do ciepłych krajów gdzieś tam, żeby im wyciąć tylko języczki i zrobić zupę wykwintną do restauracji włoskich. Czytam o tym, że dla sportu zabijano całe masy i dalej jest ten sport,
Przecież się zabija zwierzęta i jest to coś no, przyjemnego. Zginęły z Europy olbrzymie gromady, rodzaje ptaków. Czytam o tym, że kiedyś liczono populację na przykład bizonów na 75 milionów. Tyle zwierząt przemierzało Amerykę Północną. Gdy ludzie tam dotarli, zaczęto je zabijać dla sportu, gdy organizowano zawody, kto więcej zabije zwierząt. Doszło do tego, że tych zwierząt w latach 1870-1875 ginęło 2,5 miliona rocznie. Pod koniec lat 80. olbrzymie rzesze Indian umarły z głodu z tego powodu. Czytam o tym, jak się malutkie foki zabija, a następnie roślina skórę i wycząsa się to martwe ciało na lód, żeby się tą skórką ozdobić. W latach 1887-1903 japońscy zbieracze piór wytłukli ponad 500 tysięcy albatrosów po to, żeby tam jakieś tylko piórko sobie ozdobne włożyć do swojej odzieży. Dlatego skontrastowanie właśnie tych ofiar starotestamentowych z bezmyślnymi dokonaniami ludzi, okrutnymi, niepowodowanymi żadną racją wyższą, skłania mnie do wniosku i do nadmysłu nad tym, jakim prawem my możemy tam Bogu przyganiać coś, prawda? My możemy snuć swoje refleksje, ale jako ludzie nie spisaliśmy się. Nie zginęła populacja owiec, ani wróbli, ani gołębi, ani synogarlic, ani wołów, ani kozłów, chociaż one były włączone w cały system ofiarniczy. Cała ziemia wespół cierpi i boleje wskutek grzechu. Chcąc, nie chcąc i zwierzęta zostały w to włączone. Ale w tym wielkim Bożym planie miały one z jednej strony ilustrować cierpienie Jezusa Chrystusa. Wielkość Bożej ofiary była to ilustracja. Było to nauczanie nie suche, ale tworzyło to plastyczne obrazy w świadomości człowieka, gdzie człowiek mógł kontemplować je, myśleć. I to cierpienie miało sens. Gdybyśmy nie rozmawiali na ten temat, to by oznaczało, że Boże zamierzenie było chybione. My jeszcze teraz przeżywamy ten tragizm tych zwierząt ginących. Izraelici te same mieli problemy, a jeszcze większe, bo oni byli przyzwyczajeni do tych zwierząt. I tam właśnie kapłan miał za zadanie wytłumaczyć, pouczyć, naświetlić te problemy etyczne, ten namysł. To bardzo bolesny jest zabieg, bo w ogóle kwestia grzechu jest bardzo bolesna. Naświetlić te problemy etyczne, ten namysł. To bardzo bolesny jest zabieg, bo w ogóle kwestia grzechu jest bardzo bolesna. Co pastora zdaniem oznacza prawo zwierząt do życia, formułowane przez niektórych etyków i humanistów, i czy w świetle Pisma Świętego jest ono uzasadnione? Sięgnijmy najpierw do ideału. Świat zwierząt miał być radością człowieka, upiększeniem tego świata. To miały być istoty, które miały być takimi też towarzyszami życia ludzkiego. Przecież można się zaprzyjaźnić z psem. Moja ciocia przyjaźniła się z wróbelkiem, który przylatywał jej na rękę. Taki miał być stosunek w nieskażonym świecie pomiędzy człowiekiem a tymi stworzeniami. A niestety grzech zrujnował to wszystko. Czy zatem istnieje takie pojęcie jak prawo zwierząt do życia? Tak, Pan Bóg to ustanowił. Zwierzę nie miało być artykułem spożywczym. Nawet proszę zauważyć, że część rośliny, która niejako w naturalny sposób od niej odchodzi, ta miała być pożywieniem człowieka. Owoce, prawda? Nawet roślina miała być nienaruszona. Później wchodzą już w grę warzywa. A po potopie Pan Bóg przydaje skutek no, całokształtu przeobrażeń, które się dzieją na tej ziemi. Co zatem oznacza dzisiaj prawo zwierząt do życia? Ponieważ Golgota jest za nami, a nie przed nami,
ponieważ cały system ofiarniczy został zaniechany, dlatego że Mesjasz, prawdziwy Baranek Boży, zmarł, to ja rozumiem, że człowiek powinien być właśnie ciepłym panem zwierząt, tych stworzeń. Aczkolwiek uzmysławiam sobie naiwność moich stwierdzeń. Życie na ziemi przebiega w takiej dysharmonii, że człowiek się zmaga z mikrobami, ze zwierzętami, które wskutek niefortunnych zdarzeń są szkodnikami zjadającymi 1/3 nieraz jego plonów. Stąd to prawo do życia jest obwarowane tyloma zastrzeżeniami, że powiedziałbym w ten sposób, chociaż brzmi to egoistycznie, życie człowieka jest najważniejsze. Czy w świetle Pisma Świętego w takim razie nie czyni nic złego ten, kto zabija zwierzę, zwierzęta? I może to czynić, ponieważ człowiek jest najważniejszy? Bardzo trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Mam ciągłą tą świadomość, że po potopie z ust Bożych usłyszeliśmy przyzwolenie na jedzenie mięsa, ale równie dobrze i wyraźnie brzmią mi te sformułowania rajskie, co człowiek powinien spożywać. I uważam, że z przyczyn etycznych, z przyczyn ekonomicznych powinniśmy nasz styl życia tak kształtować, aby nasza egzystencja nie była uzależniona od śmierci innych istot. A jeżeli uzupełnimy to tą kwestią właśnie etyczną, prawa zwierząt do życia, to nasza mentalność powinna być przeformułowana, ale boję się, że człowiek jest nastawiony tylko na dokonania, na materialną kulturę, żeby posiadał, żeby wyglądał, żeby znaczył. Człowiek jest bardzo egoistyczny, egocentryczny, stąd świat zwierząt jest traktowany absolutnie przedmiotowo, tak jak martwa materia i nikt się nad tym nie zastanawia. Są fabryki śmierci, mówi się zakłady przetwórstwa. To wszystko brzmi bardzo ładnie, ale tam giną żywe istoty, które na jakimś poziomie mają zrozumienie swego bytu i egzystencji i cierpią, gdy odchodzą z tego świata. Ale mógłbym powiedzieć, że świątynia izraelska też była taką fabryką śmierci dla zwierząt, tylko że służyła innym celom. Służyła najwyższym celom, jakie na tej ziemi można wyartykułować, celom ratowania człowieka, ratowania od niebytu i przywracania go do wiecznego życia. Jezus Chrystus złożył ofiarę na krzyżu, stał się tym prawdziwym barankiem i właściwie od tego momentu jest to idea abstrakcyjna dla ludzi współcześnie żyjących, ponieważ człowiek nie widzi tej ofiary. No jest coś w tym racji, ale proszę sobie również uzmysłowić taki fakt, że jesteśmy w odmiennej sytuacji, aniżeli pokolenie starotestamentowe, dlatego że tylko była przedstawiona idea, że on przyjdzie, że będzie grzechy nosił, że będzie się wstawiał i nic więcej. Było to jak gdyby obraz przez pergamin, przez gęstą mgłę, gdy tymczasem my mamy 4 Ewangelie, które opisują życie Jezusa Chrystusa, opisują śmierć krzyżową. I gdybyśmy wzięli proporcje opisu, to te właśnie te zdarzenia końcowego życia są tak wyeksponowane, tak nasycone treścią, że ja mogę to przeżyć, czytając Ewangelię. Możemy przeżywać jeszcze raz, możemy się wzruszać nad tym. Ponadto czytanie Ewangelii, czytanie opisu męki pańskiej ma głęboki sens wtedy, jeżeli przychodzimy w modlitwie do autora tego przekazu i mówimy: Boże drogi, porusz moje serce. Ja jestem świadom swojej słabości, swojej ułomności i Duch Święty kieruje naszą uwagę na Golgotę. Jest to jakaś tajemnica krzyża. Ja nigdzie nie widziałem takich przeobrażeń osobowości ludzi, jakie dokonują się przez akt nawrócenia. Jakiekolwiek techniki psychologiczne, oddziaływania psychoterapeutyczne
nie wnoszą takich przeobrażeń, jak kontemplacja w modlitwie nad ofiarą Jezusa Chrystusa. To jest zdumiewające. Wielcy, znani mordercy odwrócili się od swoich praktyk. Zmienia się zupełnie styl życia, życie rodzinne, osobowość człowieka, jego wygląd twarzy, jego zachowanie. Stąd system ofiarniczy miał być tym cennym uzupełnieniem, rozbudowującym przeżycia i wrażenia ludzi związanych z grzechem i przyszłym zbawieniem i ofiarą Mesjasza. Zapytam jeszcze tak. Jak dokonywało się zbawienie człowieka żyjącego przed Chrystusem, a jak po złożeniu ofiary Jezusa? Zbawienie się dokonuje tylko przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Ale przeżycia, które doprowadzają do nowonarodzenia i do ustawicznego rozbudowania tej lepszej cząstki w człowieczeństwie, są inne w Starym Testamencie i w Nowym. Cała metoda polega właśnie w tym, że Pan Bóg nie tylko realizuje plan zbawienia. Pan Bóg pozwolił szatanowi rozwinąć swoje koncepcje, swoją kulturę nieograniczonej wolności, swój sposób urządzenia świata. I stąd realizowanie tych wielu celów spowodowało to, że Jezus Chrystus urodził się nie jako syn Adama i Ewy, ale po kilku tysiącach lat istnienia tego grzechu. A jednocześnie Pan Bóg w tym okresie też chciał tak pobudzić i nastroić te serca ludzkie, aby legnęły do Boga i aby były zbawione. I wypadkową tych wielu oddziaływań, wielu celów, które Bóg realizuje, była konieczność wprowadzenia systemu ofiarniczego. Ja w to wierzę, że tak było. Z całym zrozumieniem dostrzegam walory tego systemu ofiarniczego, które bezsprzecznie oddziaływały na psychikę, na świadomość, na mentalność ludzi owej epoki. Mamy do czynienia z dwoma jakby ofiarami. Co łączyło te dwie ofiary? Ofiarę zwierzęcia i Jezusa Chrystusa, a co je różniło? Łączył je, aczkolwiek w różnych zakresach, przeżywanie bólu tej ofiary. Chrystus 6 godzin wisiał na krzyżu i cierpiał, otoczony gronem świadków, apostołów, ludzi. Grzesznik w Starym Testamencie też widział przerażenie tego zwierzęcia, które czuło zbliżającą się śmierć, które przychodziło na miejsce, gdzie w powietrzu się unosił zapach krwi. Ja wierzę, że zwierzę to wyczuwa. Zwierzę widziało przygotowania do tego. I człowiek mógł wczuwać się w jego tragizm. Co łączyło następnie? Niezawiniony ból Jezusa Chrystusa i tej ofiary. A cóż ta ofiara zawiniła, że ginie? I cóż ten Jezus Chrystus zawinił, że ginie? Ja bardzo mocno właśnie akcentuję tą część emocjonalną człowieka. Ona oddziaływuje na świadomość. Emocje zmiękczają jakąś ścieżkę myślową. I to z pewnością te dwie ofiary, aczkolwiek w różnych zakresach, tąkolwiek w różnych... Cóż było innego? Łączyła ich sam w akt śmierci. Umieranie jest bardzo przykre. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli ja oglądam plany budowy domu, no mówię, no będzie ciekawie. Ale jeżeli ja już widzę, że są fundamenty, ktoś bierze się za wykopy, to mówię, o, idea się urealnia. Tak samo przez ten system ta idea Boża w oczach Izraelity stała się bardziej realna. Coś jest uprawomocnione, że to jest naprawdę ważne. Zadam takie praktyczne pytanie. W takim razie dzisiaj ktoś zgrzeszy, jakaś osoba. No i jak on ma to odczuwać? Nie zabija po raz kolejny Jezusa. Nie widzi tej śmierci. Nie może przeżywać tak samo jak w Starym Testamencie. To jest bardzo interesujące pytanie. Sądzę, że w naszym chrześcijańskim życiu brakuje kontemplacji. Kontemplacji. Każdemu słuchaczowi przedkładam pod namysł właśnie taką kwestię. Czy znajdujesz czas
żeby tą ofiarę Jezusa Chrystusa przeżywać. Izraelita dokonywał tego czynu. A dzisiaj to człowiek ma zrobić? A my możemy przeżyć to jeszcze raz i autentycznie przeżywać, uczestnicząc w Wieczerzy Pańskiej. Czy nie przeżywamy tego? Czyli, tak, ale tak w takim codziennym życiu. Ale mówię, jeżeli jest możliwość przeżywania tego kilka razy w roku, to istnieje możliwość przeżywania tego codziennie. Ale ile razy Izraelita szedł z ofiarą do świątyni? 3 razy w roku. Co najmniej 3 razy w roku. Ja nie namawiam do czegoś takiego, do takich stereotypów, które by doprowadzały do spowszednienia nam tego ważnego aktu. Ale są jednostki wrażliwe, tak wrażliwe, które poświęcają temu więcej uwagi i wielką korzyść z tego wynoszą. Ale i to jest ważne, żeby nie opuszczać społecznych zgromadzeń i aby uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. W Starym Testamencie to wyglądało w ten sposób, bo mówiliśmy tak, jak gdyby każdy grzesznik od razu brał ofiarę i biegł do świątyni. Nie. On rozmawiał z bliźnim i z Bogiem. I nieraz czekał kilka miesięcy i szedł z barankiem. I mówił: Boże, jestem grzeszny. I wyznawał, przecież nie jeden grzech, wyznawał grzechy swoje na głowę tego baranka. I dzisiaj w całym dniu nieraz nawet coś złego uczynię i znowu, i znowu, i znowu, i znowu, ale przyjdzie taki moment refleksji, namysłu, gdzie ja znowu przychodzę do Boga. I zastanawiam się, i staram się załatwić z drugą osobą. W niektórych przypadkach jest to kilka godzin, w niektórych przypadkach są to tygodnie. Ale w końcu też, w zależności od indywidualnej wrażliwości, w końcu ja mówię, no już muszę coś z tym zrobić. I muszę się pojednać z tą osobą. I muszę Bogu wyznać ten grzech. I to też jest do pewnego stopnia podobne, jak właśnie Izraelita to czynił. Czyli przychodzę do Boga i jeszcze raz w pamięci swojej przywołuję sobie akt ofiary Jezusa Chrystusa. I ja mówię: Chryste, Ty cierpiałeś za moje winy, za moje grzechy. Ja uznaję to, że bez Ciebie, bez Twojej ofiary nie ma przebaczenia. Przychodzą mi na pamięć słowa: idź i więcej nie grzesz. A ja mówię: Boże, ale ja znowu zgrzeszę. Ale ja czuję tą życzliwość Bożą i proszę: Boże, ja chcę zmieniać swoje życie. Ja chcę być lepszy, ja uznaję swój błąd. Pomóż mi żyć lepiej. I ja wierzę, że jak Izraelita w Starym Testamencie wskutek swojego obcowania z Bogiem i przeżywania tych ofiar, on zbliżał się do Boga. Miał szansę przynajmniej. Bóg mu stworzył takie możliwości. Tak i ja mogę przeżywać, rozwijać swoje życie duchowe, swoje człowieczeństwo. I taki sam jest akt wiary. Izraelita wierzył, że ta czynność ma sens i jest uwieńczona przebaczeniem Bożym, bo w Piśmie Świętym jest wyraziście napisane: i będzie mu przebaczono. Mnie się niezwykle podoba jedno sformułowanie, które jest zawarte właśnie w Piśmie Świętym. Pewnego razu, czytając Stary Testament, zdumiał mnie jeden bardzo krótki zapis. Następnie Jahwe powiedział do Mojżesza: jeżeli kto zgrzeszy i popełni nieuczciwość względem Jahwe przez to, że zaprze się wobec bliźniego tego, co przyjął na przechowanie, albo wziął w rękę jego zastaw, albo ukradł, albo wymusił, albo jeśli kto znalazł rzecz zgubioną i zaparł się tego, albo jeśli złożył fałszywą przysięgę dotyczącą jakiejkolwiek rzeczy, przez którą człowiek może zgrzeszyć. Otóż kto tak zgrzeszył i stał się przez to winnym zadośćuczynienia, powinien oddać to, co ukradł, albo co wymusił, albo co wziął na przechowanie, albo rzecz zgubioną, którą znalazł, albo tę rzecz, co do której złożył fałszywą przysięgę. Zwróć mianowicie całkowitą wartość tej rzeczy, dodając do niej jeszcze 1/5 wartości. Powinien to oddać właścicielowi tego samego dnia, kiedy będzie składał ofiarę zadośćuczynienia. Potem przyprowadzi do Jahwe jako swoje zadośćuczynienie baranka bez skazy, wziętego spośród drobnego bydła według Twego oszacowania na ofiarę zadośćuczynienia, którą należy przyprowadzić do kapłana. W ten sposób
kapłan za niego dokona przebłagania wobec Jahwe i będzie tamtemu odpuszczony jakikolwiek grzeszny czyn, który popełnił, zaciągając winę. Często ludzie mówią tak: czy Bóg mi przebaczy? Stary Testament pomaga mi zrozumieć wielkość Bożego przebaczenia. W tym znaczeniu dla mnie osobiście ten cytat uzmysłowił mi wielkość Bożego przebaczenia. Jest powiedziane: i będzie mu przebaczone. I gdy ja załatwiam to z bliźnim we współczesnej naszej chrześcijańskiej erze i zwracam się do Boga, to ja wiem, że Bóg mi przebaczy, bo On tam napisał, że On to przebaczy. I tak samo akt wiary był wymagany w Starym Testamencie, jak i ode mnie. Ja wierzę w Bożą łaskawość i w Boże przebaczenie i w ten sposób się to urealnia w moim życiu. Jądrem całej tej kwestii zbawczej była z jednej strony, od strony Bożej Jego ofiara, chęć przebaczenia, a ze strony człowieka wiara w te warunki, wiara w Boże obietnice. Podoba mi się myśl, która została wyrażona przez Jozłego. Jozue pod koniec swojego życia powiedział, że żadna z obietnic Bożych nie chybiła. Co Bóg powiedział, to się spełniło. I każdy z nas w naszym codziennym życiu może doświadczać tego Bożego wsparcia i Bożej obecności. I to również umacnia moją wiarę w każde Boże przesłanie. Jeżeli Bóg powiedział, że On zbawia mnie, jestem dla Niego ważną postacią, że nie jestem pyłkiem, który się nie liczy, ale jestem niepowtarzalną jednostką i Bóg chce mnie zbawić. Dąży do społeczności ze mną. Ja w to wierzę. Z tego, co dzisiaj pastor powiedział, poza systemem ofiarniczym, tym i w Starym Testamencie, i tym w Nowym Testamencie, nie istniała możliwość zbawienia, czyli pojednania człowieka z Bogiem. Tak, nie istniała taka możliwość. Systemy pogańskie, niektóre myśli, rytuały zapożyczyły z religii izraelskiej, albo je przekształciły, zdeformowały. Mam na myśli składanie ludzi w ofierze. I w wielu kulturach się spotykamy czymś takim. Były to obrzydliwe zwyczaje. I proszę zauważyć, że całe te cywilizacje, które pielęgnowały te ofiary z ludzi, one upadły, one przeminęły, ich nie ma w ogóle. Czyli w niebie znajdą się tylko dwa narody, żydowski i chrześcijański, tak? Nie mogę tak powiedzieć, dlatego że naszkicowałem teraz skrajność pewną, prawda? I dostrzegam pewne podobieństwo tych religii, gdzie składano ofiary z ludzi, gdzie fascynowano się magią, ze współczesnym spirytyzmem. Ale uzmysłałem sobie również, że istniały osoby, które zagubiły to Boże zrozumienie, które nie uczestniczyły w systemie ofiarniczym starotestamentowym. I cieszę się, że sąd należy do Boga. Również w Nowym Testamencie przez długie wieki nie pamiętano o tym, że Jezus Chrystus jest kapłanem, który powołuje się ciągle na swoje dokonania. Stworzono pomosty między człowiekiem i Bogiem, składające się z przeróżnych pośredników. Ale jest taki piękny zapis, który niweluje mój niepokój, że gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska Boża tym bardziej obfitowała. I wiem, że w objawieniu tłum zebrany przed obliczem Bożym jest z każdego narodu, pokolenia, języka, z każdej nacji. Jest to cudowne. Bóg ma niewyobrażalne wprost pragnienie zbawienia człowieka. I On zna tajniki ludzkiego serca i umysłu. Bóg wie, jak człowiek by zareagował, gdyby się zetknął z prawdą. Bóg jest doskonały, wszechwiedzący. Wobec tego sądy, te ostateczne, na szczęście, nie będą rozgrywane tutaj na ziemi w umysłach ludzi, przy uczestnictwie ludzi, ale Bóg sam osądza i kieruje się przeolbrzymią miłością,
ale kieruje się również sprawiedliwością. Mam również tą świadomość. I ostatnie pytanie. Co przyniosła śmierć i ofiara tego prawdziwego baranka na Golgocie? Co wtedy się stało? Dla narodu izraelskiego było to urealnienie całej symboliki starotestamentalnej. W życiu Jezusa Chrystusa nie było miejsca na przypadek. Urodził się w oznaczonym czasie, przystąpił do swej misji mesjańskiej w oznaczonym czasie, zmarł w oznaczonym czasie, wstąpił do nieba. Jego życie było już wcześniej zapisane w znaczącym stopniu w ceremoniach świątynnych, w ofierze, ale myślę na przykład o wniebowstąpieniu, które nie przypadkiem stało się po 40 dniach, prawda? Nie przypadkiem w 50 dniu został Kościół ubogacony wielkimi darami Ducha Świętego. To wszystko jest powiązane z świętami właśnie izraelskimi. Nieprzypadkowo Chrystus w Paschę rozpoczęła się jego katorga, prawda? Więc krzyż dla Izraelity i dla Żydów mesjanistycznych, którzy przecież teraz istnieją i działają. Cała Golgota, śmierć Chrystusa, było spełnieniem tych oczekiwań tysięcy lat. W końcu przyszedł, w końcu się dokonało to, co w symbolach wypełnialiśmy. To jądro religii żydowskiej zawsze było związane z Mesjaszem, z ofiarą, z wybaczeniem grzechów, ze zbawieniem, z nadzieją na raj, prawda? Księga Izajasza jest właśnie Ewangelią Starego Testamentu. Opisuje właśnie niebiańskie, rajskie warunki, po zlikwidowaniu grzechu. Księga Izajasza opisuje przyjście Jezusa Chrystusa w potędze, w mocy. Też czas, jak będą się zbierać przed tronem Bożym od sabatu do sabatu i cieszyć się tą radością bezgrzeszną. Religia żydowska, gdy ona jest wzbogacona o ten wątek mesjanistyczny, Żydzi zrozumieją przebrzmiałe znaczenie symboli, a dla chrześcijan, ofiara Jezusa Chrystusa również jest podobnie przeżywana. W podobny sposób. Zresztą ja nie rozdzielałbym tak sztywno właśnie. Dla chrześcijanie, którzy w zupełności akceptują całość Pisma Świętego, mogą prześledzić właśnie tą mentalność starotestamentową i tą symbolikę starotestamentową i tą radość nowotestamentową z dokonań faktów i już urealnienia się ofiary Jezusa Chrystusa. Żydzi mesjanistyczni obecnie, a niegdyś ci Żydzi, którzy przyjęli Chrystusa, wydali głośny okrzyk: aha, teraz rozumiemy. Teraz rozumiemy, jakie było znaczenie Starego Testamentu. Ofiar. Niektórzy nie do końca rozumieli. Stąd Sobór, ten pierwszy jerozolimski, który określił właśnie to, co już przeminęło, a to, co zostało. To cała teologia apostoła Pawła. Także pozostaje nam wspólna dla obu er, starotestamentalnej i nowotestamentalnej, ta radość z dzieła Bożego, gdyż najcięższy punkt planu zbawienia jest za nami. Ofiara Jezusa Chrystusa, a przed nami radosne przyjście Jego, powtórne w chwale Ojca, w chwale aniołów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.